pewną uczestniczką do sporej spiny internetowej, a mianowicie powiedziałeś o niej, cytuję, daje dupy za kasę. A dziewczyna gra w filmach dla dorosłych. Czy ty uważasz, że bycie gwiazdą filmów dla dorosłych to jest równoznaczne z byciem prostytutką? Inaczej, wiesz, jaki jest problem z całym formatem tego Cage'a i twoim pytaniem? No. Że ja streamuję i odpowiedziałem na nie już 15 razy. I jakby ale dram... chciałbym, że wiesz, pamiętaj, że ty streamujesz na Twitchu, teraz jesteśmy rozumiem, na YouTubie. Jakby drama jest dosyć huczna, tam być może miałem więcej czasu, to też tym bardziej się pod tym podpisuję. Czy uważam, że granie w filmach porno to prostytucja? Absolutnie nie, ale to, co słyszałem, mówiąc to zdanie, że no, coś tam zasugerowałem, że jest divą, że tak powiem. To ja na słuchawkach słyszałem tylko to, taki urywek. Mężczyźni pytają mnie o skat, o pissing, coś takiego. A, czyli nie byłeś zaznajomiony z... Tak, okay. Więc ja sobie skojarzyłem, okej, okay, że może to jest jakaś dziewczyna do zadań ekstremalnych, nie? Ale zakładam teraz, że chodziło o pewnie jakieś prywatne filmiki na OnlyFans ze swoim partnerem i tak dalej, i tak dalej. No i tylko tyle, jeżeli chodzi o początek tej aferki. I ona zapowiada, że cię pozwie. Czy finalnie doszło do tego pozwu? Wiesz co, nikt mnie jeszcze nigdy nie pozwał, więc nie wiem, jak to działa. Na ten moment nikt się nie odzywał.